Dzień dobry, jesteśmy w Polmedzie na Puławskiej 410A w Warszawie. Magdalena Rajska, fizjoterapeuta. Pierwsze ćwiczenie to jest ćwiczenie zwiększające ruchomość miednicy, relaksujące miednicę, to jest przodo i tyło pochylenie miednicy. Dla kobiet w ciąży jest to bardzo istotne, żeby ta ruchomość tutaj była zachowana, ponieważ przyda się to i podczas samego porodu i troszkę wcześniej, żeby łagodzić też bóle porodowe. Następnie możemy zrobić zgięcia boczne i krążenia. Kolejnym ćwiczeniem, które warto byłoby wykonywać w ciąży, jest ćwiczenie tak zwanego siadu japońskiego. Ma za zadanie rozciągnięcie kręgosłupa. Możemy tu wprowadzić lekką rotację, rozciągnąć bardziej ręce w jedną, w drugą stronę. Pamiętamy, jeśli brzuszek już jest duży, trzeba tutaj lekko rozszerzyć nogi, żeby nie uciskać na brzuch. I w ten sposób się relaksujemy, rozciągamy i powolutku wracamy. W ciąży warto zadbać również o mięśnie dna miednicy. W tym celu powinnyśmy się udać na wizytę do fizjoterapeuty uroginekologicznego. Zapraszamy na fizjoterapię kobiet w ciąży do Polmedu na Puławskiej 410A w Warszawie.